Cześć! Witajcie w kolejnym vlogu. To, co przed chwilą słyszeliście, to dzwony, które biją w całym mieście, bo mamy dzisiaj 500-lecie dzwonu Zygmunta na Wawelu i z tego, co widziałam przed chwilą w telewizji, dzwon Zygmunta też bije. Ale o czym już nie mówią w telewizji, dzwonią dzwony w całym mieście. Jest 21, ja jestem na balkonie, słuchajcie, w piżamie, przepraszam Was, ale zaczniemy tego vloga jeszcze dzisiaj wieczorem. Mamy w ogóle mieć dzisiaj tropikalną noc. Temperatura powyżej 20 stopni. Jest w ogóle mokro, duszno, tak? Chociaż ja tutaj na ostatnim piętrze, wiecie, ja tu mieszkam na górce, to mi tutaj jest dosyć tak jeszcze przewiewnie. Ale jak byliśmy przedtem w Skawinie, to nie ma nawet o czym gadać. Po prostu tropiki. Nie wiem, jak ta dzisiejsza noc będzie. Ja się w każdym razie na razie będę chłodziła na balkonie. Posiedzę sobie, a jutro tak się zastanawiamy, że może zrobimy noc na balkonie, może się z dziewczynami na balkonie prześpimy, jak ma być powyżej 20 stopni, wiecie, dla nich to będzie super atrakcja, a i nam nie będzie tak gorąco. Kiedyś jako dziecko parę razy zdarzyło mi się spać na balkonie w upały, no i to jest fajna sprawa. Raz nawet spałam w górach, ale to w Alpach, to było w Alpach francuskich, no i powiem Wam, że milutko. To jest naprawdę milutkie uczucie. Znaczy, jakby jak świta, to jest trochę gorzej, no bo my tu akurat nie mamy balkon właśnie od strony wschodu, więc ten wschód słońca na pewno nas przywita. Ale mamy tą barierkę zrobioną, więc być może da się jakoś z tego ukryć, a może coś tu wymyślimy jeszcze, nie wiem, jakoś to nakryjemy, albo żebyś nam dać, wiecie, trochę cienia, nie tyle cienia, co żeby od tego blasku słońca się trochę osłonić. No zobaczymy, zobaczymy. No więc chciałam Wam tylko powiedzieć, że wszystkie dzwony w Krakowie biją, nie tylko dzwon Zygmunta, bo w telewizji widziałam, że pokazują tylko dzwon Zygmunta i właśnie mi się przypomniało o tym, że jest właśnie 500-lecie dzwonu Zygmunt, czyli tego najstarszego i słyszanego na wszystkich najważniejszych uroczystościach na Wawelu i także przy wszystkich jakichś tam uroczystościach, świętach, nie wiem, przy pogrzebie prezydenta, czy różnych innych właśnie takich najważniejszych uroczystościach w Polsce i w Krakowie ten dzwon Zygmunta rozbrzmiewa. Z tego, co widziałam tam w telewizji, bo widziałam taki cały reportaż na ten temat, nie wiem, czy się kiedyś tym interesowaliście, ale ludzie, którzy zajmują się obsługą tego dzwonu, to oni w ogóle w pierwszym rzędzie zajmują się właśnie dzwonem Zygmunta. Jeżeli jest jakaś uroczystość, no albo no coś takiego typu pogrzeb, wiecie, czy coś, co się zdarzy przez przypadek, to oni są gotowi nawet rezygnować z urlopów, czy przerywać te urlopy, jeżeli jest taka potrzeba, tylko po to, żeby być na miejscu i pilnować, żeby ten dzwon zadzwonił w tym czasie. I muszą być nieźle przeszkoleni i to wcale nie jest takie proste. Ja kiedyś byłam na Wawelu i widziałam ten dzwon Zygmunta, dzwon Zygmunt, no i robi wrażenie, każdemu polecam to zobaczyć, naprawdę jest wielki, sam ten, to serce tego dzwonu, bijak to się chyba nazywa, to jest po prostu gigant, a co dopiero cały ten dzwon, naprawdę, naprawdę robi wrażenie i jest faktycznie warty zobaczenia. No nic, jest wieczór, także dzisiaj się już robi, raczej więcej rozmawiać nie będziemy, wiecie, tu jakiś robaczek latał, dlatego tak się musiałam sprawdzić sobie po prostu. A widzimy się jutro, więc do zobaczenia jutro. Cześć! Witajcie w kolejnym dniu. Vloga zaczęliśmy wczoraj, ponieważ ja już byłam w trakcie montowania filmiku z dnia, bo wiecie, muszę się streszczać, żeby po prostu codziennie był materiał i w związku z tym postanowiłam to bicie dzwonu Zygmunta jakby już na poczet kolejnego vloga włączyć. A dzisiaj robię pizzę dla dziewczyn i pokażę Wam, jaką ja pizzę robię dziewczynom, bo to jest taka pizza, którą można spokojnie zostawić w lodówce na następny dzień, którą można ze sobą zabrać, zjeść na zimno i taki też jest nasz plan, ponieważ mamy w planie pewnie jutro piknik i pewnie jedną pizzę ze sobą zabierzemy na jutro, tak żeby coś, wiecie, na popołudnie było. Zobaczcie, jak chodzi o moją pizzę, to tutaj za dużo składników nie ma. Dziewczyny lubią kiełbasę, ja już sobie te składniki wcześniej pokroiłam, żeby, no wiecie, żeby nie tracić czasu. Dziewczyny lubią z kiełbasą, one nie lubią ani salami, ani szynki, żadnych takich dużych plastrów, więc tylko drobna kiełbasa. Papryka i kukurydza, to jest must have do naszej pizzy, to się musi po prostu pojawić. I ja daję dwa rodzaje sera, mozzarellę pod spód i na wierzch daję, to jest zwykła gouda akurat, nie. Mi pomaga moje sprzęcidło Thermomix,
bo jest po prostu szybciej i ja nie tracę czasu. Zaczniemy od... W środku mam oczywiście wszystkie kąty. Trzeba to wyłączyć. I zaczniemy od rozdrobnienia sera, bo wtedy jest mi po prostu prościej, szybciej, nie muszę tego sera trzeć na tarce. Dobra. Proszę bardzo. Damy się taką... No. Chyba wystarczy. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Jest ostrość. Nie ma ostrości, to tak wysypiemy. No i ja tak na drobno ten ser robię. Teraz zobaczcie, jak garnek mam już pusty. Ja już go nie myję, tylko po prostu od razu daję składniki, które są potrzebne. I na początek woda. Muszę przyjechać od nas. Dobra. Gdzie ma być 220 gram? Jest. Dobra, ja żeby skrócić, w międzyczasie dodałam resztę składników. Zobaczcie. I teraz ustawiam to wszystko na 2 minuty. Termomix mi to ciasto zagniecie. Proszę, zobaczcie. No, ciasto się wyrabia. Ja włączyłam... Ojej, kiełbasę. Zaraz ją będę jeszcze mieszać. A ja mam jeszcze do zrobienia. Ja mam takie tacki. O, zobaczcie sobie. Tu mam druga, trzecia. I ja w tych tackach. To jest taki mój ostatni nabytek. One są w ogóle te tacki. Trochę słabo słychać. Te tacki są na takim stojaku. Jest jeszcze jedna taka blacha. I to powinno się w sumie wszystko razem wkładać, wiecie, do piekarnika. I w tym piekarniku to się powinno piec. Ale powiem Wam, że pierwsza próba była zupełnie nieudana. Środkowe pizze się kompletnie nie pieką. Górna przypieka się tylko z góry, a dolna tylko z dołu. Także piekę pojedynczo.
i tak to wyglądają te pizze dla dziewczynek. Na tym już kończę dzisiejszego vloga. Upał jest po prostu masakryczny przy tym piekarniku. W najbliższym czasie na pewno nie będę nic zrobić, jeżeli będzie taka pogoda. Ma być tropikalna noc znowu, więc zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Co, żegnam się z Wami, do zobaczenia, do jutra, do kolejnego vloga. Bądźcie z nami od 9 rano. Pa, pa!